Afryka Kazika. Streszczenie. Krzyś z mamą odbierają dziadka, który przyjechał pociągiem. Idąc do domu, trafiają na odsłonięcie tablicy, która upamiętnia postać Kazimierza Nowaka. A w domu dziadek daje Krzysiowi książkę, właśnie o tym niezwykłym podróżniku. Kazimierz Nowak wyrusza do Afryki i zabiera z sobą rower i niewielką ilość wyposażenia. Żegna się z żoną i dziećmi. Pociągiem jedzie do Rzymu, a z Rzymu na rowerze dociera do Napeolu. Skąd na pokładzie statku dociera do Afryki. Spędza noc na pustyni, silny wiatr porywa jego namiot. Karmi orzeszkami spotkanego skoczka pustynnego. W czasie podróży przez pustynię kończy mu się woda. Zostaje otoczony przez pustynnych wojowników, ale gdy okazuje się, że podróżnik nie ma złych zamiarów, dają mu wodę i jedzenie. Idąc przez pustynię, traci wzrok. Udaje mu się jednak dotrzeć do oazy. Tam lekarz daje mu okulary przeciwsłoneczne. Szczęśliwie dla podróżnika po dwóch dniach odzyskuje wzrok. Dociera do Egiptu, gdzie musi odpędzić złodzieja pompką od do kół. Po drodze kot zjada jego omleta. W końcu znajduje troszkę wolnego czasu, żeby napisać list do swojej rodziny. Gdy dociera do krainy siluków spotyka tutejszych myśliwych. Którzy zaprowadzają go do wodza. A ten, jak się okazuje, wie kim jest podróżny. Wszystko to dzięki tamtamom, czyli bębnom, za pomocą którym miejscowi wymieniają informacje na odległość. Kolejnym etapem podróży jest przedzieranie się przez dżunglę, gdzie kazika atakuje lew, powala go, ale szczęśliwie dla podróżnika lew ucieka. Napotyka w dżungli rzekę, w której jest wielu poszukiwaczy złota, odmawia jednak, gdy pracujący tam inżynier chce mu podarować cenne kamienie. W mijanej wiosce mieszkańcy chcą poczęstować go zupą z szarańczy, ale on odmawia i gotuje sobie zupę z jajek i bananów. Gdy trafia do wioski Pigmejów, udaje się z nimi na polowanie na słonia i razem później zjadają upolowanego słonia. Gdy dociera do stolicy Rwandy, Usumbury, odwiedza tamtejszy targ, gdzie nie stosuje się pieniędzy, tylko wymienia się towar za towar. Wymienia swój stary zegarek na korale i bransoletkę dla żony i córki. Kazimierz Nowak poznaje króla Rwandy i odbywa z nim przejażdżkę. Słyszy też od króla, jak ciężko jest rządzić afrykańskim krajem. Przez kilka dni zatrzymuje się w wiosce Beni. Podejmuje tam decyzję, żeby wspiąć się na najwyższy szczyt gór Księżycowych, gdzie nie wspiął się jeszcze żaden Polak, a sam szczyt góry jest pokryty śniegiem. Z powodu tego śniegu wyprawa musi zawrócić, ponieważ tragarze nie mają butów. Ale Kazik nie żałuje, że, musi, że musiał zawrócić. Wystarczy mu, że dotknął śniegu, który przypomniał mu o dalekiej Polsce. Kazimierz Nowak kupuje broń, żeby być bezpiecznym. Udaje się na polowanie, strzela wówczas do węża, który zaatakował psa. Pies ten należał do wołającego o pomoc chłopca. Później podróżnik prowadzi chłopca, który ma na imię Remo. Do wioski, w której wcześniej mieszkał. Czas Bożego Narodzenia Kazik spędza na pustyni, gdzie organizuje sobie skromną wigilię i robi sobie choinkę. Trafia później na rzekę krokodyla, gdzie ciężko choruje i przez cztery dni leży znużony gorączką. Odnajdują go ludzie, którzy naprawiają linie telefoniczne zerwane przez żyrafy i ratują go. Po długiej podróży Kazik dociera na kraniec Afryki. Więc może wyruszyć w drogę powrotną. W drodze powrotnej wpada do bagna, podpala trawy, ogień wysusza trawy i może się wydostać. Przypadkiem później trafia do gospodarstwa innego polaka, a ponieważ jego rower się właściwie rozpadł, to w dalszą drogę wyrusza konno. Ale w czasie podróży nie może znaleźć wody i konie są coraz bardziej sprognione. Wówczas spotykają lwy, które spłaszają konie. W czasie ucieczki. Udaje im się znaleźć wodopój, ale kazik zostaje wtedy zaskoczony przez poszukiwacza złota, który nie może uwierzyć, że Kazik nie interesuje się tym cennym metalem, i cały czas powtarza podróżnikowi, że nigdy nie zdradzi, gdzie schował swoje złoto. Udaje się też Kazikowi napoić i siebie i konie. Kazik dojeżdża do plantacji owoców, której właściciel tłumaczy mu, że konie nie dadzą rady już dalej jechać. Więc podróżnik wybiera własnoręcznie zrobioną łódkę, a konie zostawia właścicielowi plantacji. Żegluga odbywa się po rzece Lula, gdzie jest wiele. Kazik dojeżdża do plantacji owoców, której właściciel tłumaczy mu, że konie nie dadzą rady już dalej jechać. Więc podróżnik wybiera własnoręcznie zrobioną łódkę, a konie zostawia u właściciela plantacji. Żegluga odbywa się po rzece Lulua. Gdzie jest wiele niebezpiecznych zwierząt, takich jak krokodyle i hipopotamy. Gdy udaje mu się złowić rybę, ta zamienia się w kolczastą kulkę i ucieka. W czasie żeglugi spotyka statek handlowy, którego kapitan ostrzega go przed bardzo niebezpiecznymi wirami na tej rzece. A kolejnego dnia, w czasie burzy, rozbija się i trafia na bezludną wyspę, na której żyją jednak hipopotamy. Ale podróżnikowi udaje się ukryć przed nimi na drzewie. Później dociera do portu w Leopoldville. Tam kupuje nowy rower. Okazuje się, że musi wyrobić też nowy paszport, ponieważ dotychczasowy stracił już ważność. W czasie dalszej podróży zbliża się do jednej z wiosek. Spotyka tam wysłanych przez tutejszego władcę służących z lektyką, ale on woli iść pieszo. Gdy dociera do króla. Ten oprowadza go po swoim królestwie. Kazik napotyka ludożercę, który bardzo się wystraszył, gdy zobaczył białego człowieka. Słyszał, że tacy porywają dzieci. Okazuje się jednak, że obaj mylą się oceniając drugiego spotkanego człowieka. Kazik rozmawia z czarownikiem, który nie może wyjechać z wioski, żeby odwiedzić chorego brata, ponieważ musi pilnować własnej wioski. Kazik robi mu zdjęcie które ma na celu odpędzać złe duchy tak żeby czarownik mógł się udać do swojego brata. W czasie dalszej podróży podróżnik opatruje rannego geparda i ratuje mu w ten sposób życie. Kazik nie dostaje zgody, żeby wyruszyć na Saharę, ponieważ przez nią mogą podróżować jedynie karawany. Więc Kazik tworzy jednoosobową karawanę. Na pustyni podróżnik chce zaciągnąć wielbłądy do jeziora, ale wielbłąd nie chce iść. Przechodząca obok karawana tłumaczy, że to nie jezioro, tylko fata Morgana. I że na pustyni trzeba ufać instynktowi wielbłądów. W końcu trafiają do oazy, gdzie studnia jest pilnowana przez strażnika. Który to strażnik nigdy nie opuścił tej oazy. Więc podróżnik opowiada mu o Polsce. W czasie podróży przez pustynię Kazik spotyka przewodnika, ale w czasie przeprawy przez dalszą. Dalszy region pustyni wpadają w burzę piaskową, w czasie której przewodnik zasypia. Kazik w końcu dociera do Algieru, gdzie napotyka turystę, któremu tłumaczy, że nie warto podróżować głównymi drogami. Rusza do Polski, dojeżdża do Poznania, gdzie spotyka swoją tęskniącą rodzinę. Tęskni jednak za Afryką i chciałby tam wrócić. Odwiedza wiele miast, opowiadając o swoich przygodach i o tym, co widział. W jednym z tych miast spotyka małego chłopca. Krzyś kończy czytać książkę, a jego dziadek zdradza sekret, że jako dziecko miał okazję spotkać Kazimierza Nowaka. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.